Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria W niejasnych okolicznościach. Odcinek 8. Drzewo. Sprawa Carlotty Benusilio. Cześć, witajcie ponownie. Mam nadzieję, że również dzisiejsza opowieść będzie dla Was interesująca i przede wszystkim, że podzielicie się ze mną w komentarzach swoimi przemyśleniami. Dyskusje, które wywiązują się pod filmami, są naprawdę bardzo ciekawe i niejednokrotnie pozwalają spojrzeć na sprawę z dużo szerszej perspektywy. Często też poruszacie aspekty, które wcześniej nawet nie przyszły mi do głowy, z czego też się bardzo cieszę i myślę, że jest to bardzo, bardzo fajne. Przenosimy się teraz do Mediolanu. Jest 31 maja 2016 roku, bardzo wczesny ranek, około 6. Mży delikatny deszcz. Miasto powoli zaczyna budzić się do życia, ale nie ma jeszcze typowych korków. Na ulicach widać jedynie przypadkowych przechodniów. Jeden z takich przechodniów, mężczyzna, przechodzi akurat przez Piazza Napoli. Jest to takie miejsce podobne do małego parku, pełne alejek i drzew i znajduje się właściwie już na obrzeżach Mediolanu. I ten właśnie przechodzień, będąc w okolicach Piazza Napoli, dokonuje tam makabrycznego odkrycia. A mianowicie widzi opartą o jedno z drzew kobietę. I może nie byłoby w tym nic dziwnego czy szokującego, ale jemu od razu rzuca się w oczy nienaturalna pozycja ciała, a także stopy kobiety, które dotykają ziemi. Kiedy podchodzi bliżej, od razu też zauważa szalik okręcony wokół jej szyi i drugim końcem przywiązany do gałęzi drzewa dzikiej tarniny. O to właśnie drzewo kobieta jest oparta. Zszokowany mężczyzna natychmiast dzwoni po pomoc. Jak się szybko okazuje, kobieta niestety nie żyje i wygląda na to, że sama zdecydowała o zakończeniu swojego życia poprzez powieszenie. Jednak na pierwszy rzut oka nie wygląda to na typowe samobójstwo, zwłaszcza z uwagi na pozycję stóp kobiety. Jak pamiętacie, stopy dotykają ziemi, nie unoszą się nad nią. Po telefonie mężczyzny na miejsce błyskawicznie przyjeżdża policja oraz pogotowie ratunkowe. Bardzo szybko też policja ustala tożsamość zmarłej osoby. Jest to 37-letnia Carlotta Benusilio, która mieszkała dosłownie o kilka kroków od Piazza Napoli, przy Via dei Vespri Siciliani. Kobieta przez kilka lat pracowała jako modelka, zresztą miała ku temu wszelkie warunki, ponieważ jak na stereotypową modelkę przystało, była wysoka, szczuplutka, atrakcyjna, ciemnowłosa, ogólnie bardzo, bardzo atrakcyjna, ładna kobieta. Od jakiegoś czasu Carlotta marzyła jednak o tym, żeby zostać projektantką mody i stylistką ubrań. I powoli, acz konsekwentnie, zaczynała już realizować ten plan. Zaczęła nawet pracę jako projektantka, a nawet wymyśliła i zrealizowała własną linię ubrań, którą nazwała z niemiecka Blume Blue, czyli niebieski kwiat. Była też przez jakiś czas w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w różnych kursach mody, a także studiowała modę w Paryżu. Carlotta znała kilka języków obcych. Tak jak powiedziałam, ukończyła różne szkoły przygotowujące do pracy w sektorze mody. Zresztą z takich szkół słynie Mediolan, który też jest we Włoszech uważany za stolicę mody. Carlotta miała też krótkotrwałą przygodę z grą w teatrze. Tak jak widać, była to więc osoba o wielu talentach, bardzo interesująca i taka, która kiedy wyznaczyła sobie w życiu jakiś cel, to starała się do niego krok po kroku dążyć. Nie bała się realizować swoich marzeń. Policja próbuje oczywiście ustalić, co Carlotta robiła w dzień poprzedzający tragedię.
Okazuje się, że spędzała miło czas z kilkorgiem swoich przyjaciół, a także ze swoim partnerem, między innymi w barze przy Via Vigevano. Wszyscy pili drinki, dobrze się bawili, rozmawiali, a kobieta była tak jak zawsze uśmiechnięta i pogodna i nic nie wskazywało na to, że miałaby w planach pozbawić się życia. Carlotta przez kilka lat pracowała w tym barze, tak na co dzień, a później, kiedy już zdecydowała, że jej kariera powinna potoczyć się w nieco innym kierunku, pomagała jedynie w weekendy. Kiedy jednak już zmieniła swoje plany co do pracy, co do kariery, nie przestała bywać w tym barze, cały czas przyjaźniła się z osobami, które tam pracowały i spotykała się z nimi na miejscu, czy też poza barem, po prostu byli dobrymi przyjaciółmi. Ze względu na nie do końca jasne okoliczności śmierci Carlotty, śledztwo zaczyna być szybko prowadzone pod kątem nakłaniania do samobójstwa. Śledczy postanawiają też więc bardzo szybko przyjrzeć się bliżej życiu prywatnemu Carlotty. Bardzo szybko wychodzi na jaw, że w niedalekiej przeszłości kobieta co najmniej 3 razy wnosiła na policji skargę przeciwko swojemu partnerowi, którym w tamtym czasie był Marco Venturi. Para była związana ze sobą od około 2 lat. Ich kłótnie bardzo często przeradzały się w przepychanki i niestety kończyły rękoczynami ze strony mężczyzny. Pobita Carlotta zgłaszała się też dosyć często na pogotowie. Ale o tym powiem więcej jeszcze nieco później. Tak jak wspomniałam, za hipotezą o samobójstwie Carlotty nie przemawia fakt, że jej stopy dotykały ziemi w momencie, kiedy odnalazł ją przechodzący mężczyzna. Śledczy stawiają sobie przede wszystkim pytanie, czy w ogóle możliwe jest powieszenie się w taki sposób. Oprócz tego czarny, prawdopodobnie bawełniany szalik przywiązany do gałęzi i do szyi Carlotty wydawał się bardzo mało wytrzymały, jak na utrzymanie ciężaru ciała dorosłej osoby. Na twarzy i szyi Carlotty nie było też widać takich typowych oznak uduszenia charakterystycznych dla osób, które odbierają sobie życie przez powieszenie. Z drugiej jednak strony, w okolicy drzewa, pod którym znaleziono Carlottę, nie było widać absolutnie żadnych śladów wskazujących na udział jakiejś osoby trzeciej. Na przykład nie było śladów ciągnięcia ciała, żadnych śladów stóp, żadnych odcisków podeszew butów itd. Carlotta ma mamę i tatę oraz młodszą siostrę, 33-letnią Georgię. Georgia jest również bardzo ciekawą postacią. W momencie opisywanych wydarzeń pracuje ona jako konsultant do spraw profilaktyki przeciwko zażywaniu narkotyków przez młodzież. Taki wybór drogi życiowej nie jest absolutnie przypadkowy, a jest podyktowany tragicznym wydarzeniem z życia Georgii. Dziewczyna jako 17-latka połknęła pół tabletki ecstasy, przez którą dosłownie o mały włos nie przeniosła się na tamten świat. Żeby uratować swoje życie, musiała przejść przeszczep wątroby. I właśnie na podstawie swoich przeżyć napisała książkę pod tytułem „Chcesz przekroczyć granicę? Nie bierz”. Georgia uczestniczy również bardzo często w przeróżnych pogadankach właśnie na temat szkodliwości narkotyków w szkołach średnich. Jest bardzo zaangażowana w tę właśnie tematykę. Ale do czego zmierzam? Przede wszystkim siostra Carlotty absolutnie nie wierzy w to, że ona mogłaby popełnić samobójstwo. Po pierwsze, według jej własnych słów, Carlotta była osobą dość wycofaną i też taką chroniącą swoją prywatność. I nawet gdyby miała taki plan, gdyby chciała faktycznie odebrać sobie życie, według Georgii na pewno nie zrobiłaby tego na ogólnodostępnym placu wśród ludzi o kilka kroków od swojego domu.
Mogła to zrobić, jak mówi siostra, korzystając chociażby z antresoli w swoim mieszkaniu, a na pewno nie z drzewa na środku placu. Georgia i rodzice dziewczyn chcą bardzo poznać prawdę, ponieważ nie wierzą w to, że Carlotta taką właśnie decyzję podjęła, że chciała zakończyć swoje życie. Na temat partnera Carlotty, o którym już Wam co nieco powiedziałam, Marka Venturiego, wypowiadają się na tym wczesnym etapie dość niechętnie. Ujawniają jedynie, że od początku właściwie byli przeciwni temu związkowi i mają bardzo konkretne powody ku temu. Myślę że oczywiście, że chodzi tutaj o tę przemoc, która rozgrywała się za zamkniętymi drzwiami w związku Carlotty. W każdym razie twierdzą, że on mógłby mieć coś wspólnego właśnie ze śmiercią ich siostry i córki i że policja powinna się bliżej mu przyjrzeć. Według matki Carlotty, zresztą też podobnie jak według tych przyjaciół z baru, którzy też nie chcą wierzyć w jej samobójstwo, Carlotta na dzień przed zdarzeniem była wesoła i pogodna. Rozmawiała ze swoją mamą przez telefon około 23 i umawiały się na wspólny obiad następnego dnia. Georgia opowiada też, że Carlotta miała naprawdę mnóstwo planów. Konsekwentnie realizowała wszystkie swoje marzenia i pasje. Dopiero co wróciła z Wenecji. Uczestniczyła tam w wieczorze panieńskim swojej przyjaciółki, dla której zresztą też zaprojektowała i uszyła suknię ślubną. Za kilka dni wybierała się do Argentyny lub według innych źródeł to właśnie z Argentyny miała przylecieć do Włoch w odwiedziny jej inna przyjaciółka, z którą nie widziała się od 6 lat i Carlotta już nie mogła się doczekać tego spotkania. W dzień tragicznego zdarzenia miała też poumawianych wiele spotkań zawodowych. Tuż po odnalezieniu ciała, kiedy policja weszła do mieszkania kobiety, znalazła tam na przykład jej koty wylegujące się na dywanie oraz włączony komputer z zapętloną muzyką z płyty Chetta Bakera. Według Georgii i matki Carlotty nic z tego nie może świadczyć o zamiarze targnięcia się na swoje życie. Oprócz tego łóżko Carlotty nie było pościelone i znajdowały się na nim niewielkie ślady krwi. W opakowaniu leków przeciwlękowych brakowało kilka pastylek, natomiast w torebce Carlotty znaleziono lekarstwa homeopatyczne. Od razu Wam może uprzedzę fakty i powiem, że nie dotarłam do informacji, czy te plamy krwi na łóżku Carlotty zostały w jakikolwiek sposób zbadane i zabezpieczone i czy okazało się lub nie, że była to właśnie konkretnie jej krew. Niestety nie mam tej wiedzy. Autopsja wykazuje, że na ciele Carlotty nie ma żadnych oznak walki. Nie ma również żadnych tak zwanych urazów obronnych kończyn. Takie urazy, jak pewnie wiecie, bardzo często pojawiają się u ofiar broniących się przed napastnikiem. Carlotta nie ma też żadnych widocznych zadrapań czy otarć na szyi. Natomiast w jej ciele jest bardzo duża ilość alkoholu oraz nie ma żadnych śladów substancji odurzających. Jako przyczynę śmierci eksperci podają z dużą dozą prawdopodobieństwa uduszenie spowodowane powieszeniem. Mimo to wątpliwości, czy rzeczywiście było to dobrowolne samobójstwo, pozostają. Przejdźmy teraz do partnera Carlotty, z którym oczywiście policja rozmawia praktycznie w pierwszej kolejności. Oprócz tego, że najpierw rozmawia z rodzicami, z siostrą, z osobami z najbliższego otoczenia, co jest oczywiście normalną praktyką w takich sytuacjach, że najpierw śledczy biorą się za prześwietlanie osób z najbliższego otoczenia ofiary. No i taką osobą jest oczywiście też 43-letni partner Carlotty, Marco Venturi. Mężczyzna opowiada, że wieczorem przed śmiercią kobiety spędzali razem czas. Wypili bardzo dużo alkoholu, po około 6-7 drinków,
co potwierdziła też zresztą, jak już wiecie, autopsja. No i oczywiście pokłócili się. Wydaje się, że był to taki związek bardzo burzliwy, właściwie jedno wielkie pasmo kłótni. Wsiedli, po tym jak wyszli z baru, wsiedli do samochodu Marka, a następnie zaparkowali go w okolicach domu Carlotty, po czym kobieta wyszła z tego auta, już będąc wzburzona, w nerwach, trzasnęła drzwiami i skierowała się do swojego mieszkania. Marko zeznaje, że poszedł za nią, ponieważ chciał ją odprowadzić, nie chciał, żeby szła sama, ale za chwilę wziął taksówkę i wrócił do siebie. Już u siebie zorientował się, że klucze do domu Carlotty zostały w jego zamkniętym aucie. Kobieta została więc sama w środku nocy pod domem, do którego nie mogła wejść. I nie wiadomo, co działo się z nią dalej, aż do momentu odnalezienia ciała rankiem następnego dnia. I tutaj zupełnie nie rozumiem, dlaczego Marko nie wrócił, żeby oddać jej te klucze. Przecież gdyby wrócił, być może ona teraz by żyła. Po kilku miesiącach od śmierci Carlotty rodzina nadal bardzo naciska na to, aby nie uznawać tej śmierci za dobrowolne samobójstwo i żeby nie zamykać toczącego się śledztwa. Hipoteza z samobójstwem Carlotty wydaje się rodzinie wręcz absurdalna. Zupełnie nie pasuje do kobiety, którą znali i którą była Carlotta. I mimo tego, że sekcja zwłok w zasadzie potwierdziła śmierć samobójczą, rodzina chce przede wszystkim zbadania drzewa, na którym znaleziono Carlottę, a także szalika, który był okręcony wokół jej szyi. Oprócz tego zasadnym wydaje się bliższe przyjrzenie się postaci Marka Venturiego, partnera kobiety. Para poznała się w czerwcu 2014 roku, a więc na 2 lata przed śmiercią Carlotty. Dla Marka relacja z dziewczyną zaczęła się praktycznie od pierwszej chwili, od razu kiedy tylko się poznali. Natomiast ona potrzebowała nieco więcej czasu, żeby rozwinąć ten związek i zaczęła uważać Marka za swojego chłopaka, partnera dopiero po kilku miesiącach. Mniej więcej we wrześniu 2014 roku. W Boże Narodzenie tego samego roku Carlotta przedstawiła Marka swojej rodzinie. Takim symbolem czy znakiem ich miłości był skrót MLC – Marco Loves Carlotta. Kiedyś zobaczyli oni ten skrót na jednej z kartek pocztowych podczas swojej którejś tam podróży we dwoje i postanowili, że będzie właśnie to taki ich tajemny skrót, symbol tego, co ich łączyło, i bardzo często go używali. Niestety ta bajka i sielanka skończyła się już w styczniu 2015 roku. To wtedy Marko podczas gwałtownej kłótni bardzo pobił Carlottę. Kobieta zdecydowała się sfotografować wtedy swoją zniekształconą twarz, a także inne części ciała, na dowód tego, co zrobił jej partner. Po tym pobiciu Carlotta wylądowała też w szpitalu, a dopiero 2 miesiące później, w marcu, złożyła oficjalną skargę na Marka. Już po śmierci Carlotty śledczy znaleźli w jej komputerze oraz w telefonie bardzo wiele zdjęć, na których skrupulatnie dokumentowała ona swoje rany i siniaki odniesione po kłótniach z partnerem. Wszystkie zdjęcia były dokładnie podpisane i bardzo skrupulatnie skatalogowane. Adwokaci rodziny Carlotty, którzy pomagają rodzinie, właśnie siostrze, rodzicom w dążeniu do ukierunkowania śledztwa pod kątem morderstwa, uważają, tak jak wspomniałam na samym początku, że mogło też chodzić o podżeganie do samobójstwa. Z wiadomości i plików zabezpieczonych w komputerze kobiety wynika jednoznacznie, że jej relacja z narzeczonym była bardzo trudna, burzliwa, jeśli nie wręcz toksyczna. Możliwość, że to właśnie on w jakiś sposób zmanipulował ją do odebrania sobie życia, jest więc całkiem spora. Druga możliwość, którą i adwokaci, i śledczy biorą pod uwagę,
to zabawa erotyczna, która być może skończyła się tragicznie. Mogło chodzić o jakiś rodzaj BDSM, ale niestety więzy użyte do tej zabawy były zaciśnięte niewprawnie lub zbyt mocno, w efekcie czego Carlotta się udusiła. Adwokaci zwracają też uwagę na fakt, że wokół drzewa nie znaleziono żadnych rzeczy należących do Carlotty, ani też, co jeszcze ciekawsze, żadnego obiektu czy przedmiotu, na który mogłaby ona wejść, żeby odebrać sobie życie. No bo w jaki sposób kobieta przywiązała szalik do gałęzi znajdującej się na wysokości około 2 metrów? Musiałaby przecież na czymś stać. Co prawda była dosyć wysoka, pamiętacie, że pracowała przez jakiś czas jako modelka, ale mimo wszystko, stojąc na ziemi, nawet wspinając się na palce, było niemożliwe, aby zawiązać ten szalik w tym miejscu, w którym był on zawiązany. Sąsiadka Carlotty opowiada, że narzeczeni, to znaczy Marco i Carlotta, byli znani w tej okolicy przede wszystkim z powodu swoich ciągłych awantur. Ich krzyki bardzo często dawało się słyszeć na podwórku, przed domem, w domu, podczas przeróżnych wyjść. Carlotta, jak już wiecie, wielokrotnie też zgłaszała się na ostry dyżur i kilkukrotnie na posterunek policji. Rodzice i siostra wiedzieli o tych problemach kobiety, byli też świadomi obecności tych zdjęć, które ona sobie robiła po każdej z tych kłótni, po tych pobiciach, na komputerze i telefonie. W 2017 mija rok od śmierci Carlotty i sprawa praktycznie nadal stoi w martwym punkcie. Rodzina jednak absolutnie się nie poddaje w dążeniu do prawdy. Zostają zlecone nowe badania z użyciem środka zwanego glikoforyną. Jest to rodzaj białka, który stanowi jeden z podstawowych składników ludzkich erytrocytów. I te badania dają dość ciekawe rezultaty. Okazuje się, że na szyi Carlotty znajdowała się rana, która musiała być zadana jeszcze przed śmiercią. Pozwala to zakładać, że kobieta została najpierw uduszona, a dopiero później powieszona na drzewie. I cała ta scena z oparciem o drzewo, z samobójstwem, mogła zostać po prostu upozorowana. I to właściwie wystarcza, aby spróbować oskarżyć partnera Carlotty, Marka, już nie tylko o podżeganie do samobójstwa, ale o morderstwo. Wiadomo z całą pewnością, że Marco był ostatnią osobą, która widziała Carlottę żywą. Wynika tak między innymi z nagrań monitoringu z okolic Piazza Napoli i z okolic domu Carlotty. Co też dosyć znaczące i interesujące, Marco podczas swoich zeznań był w stanie podać bardzo dużo szczegółów dotyczących tamtego wieczora. Wiedział na przykład, jaka była marka taksówki, którą zamówił, żeby zawiozła go do domu. Podał też dokładną kwotę opłaty za kurs, ale nie potrafił na przykład wytłumaczyć, co robił w ciągu 20 minut pomiędzy 3:39, kiedy kamery monitoringu uchwyciły jego i Carlottę w okolicach wejścia do jej domu, a godziną 4:00, w której z kolei monitoring uchwycił taksówkę z nim jako pasażerem w środku. Zbieranie dowodów przeciwko Markowi trwało niemal 4 lata. Ostatecznie sąd uznał jednak, że nie ma wystarczających przesłanek, aby postawić mu jakiekolwiek zarzuty i stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że to on mógł przyczynić się do śmierci Carlotty. Wszystkie argumenty przemawiające za niewinnością mężczyzny ciekawie przedstawia blog malcrimenotes.com z czerwca 2021 roku. Autorka artykułu dotyczącego właśnie Marka zwraca uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, Venturi waży zaledwie 68 kg i jest to
praktycznie taka sama waga lub nieco większa od wagi wysokiej Carlotty. I być może ten fakt nie wyklucza całkowicie, ale na pewno utrudnia uduszenie kogoś i następnie powieszenie bezwładnego ciała na gałęzi znajdującej się 2 metry nad ziemią. Nie zmienia to oczywiście faktu, że Marco był wystarczająco silny, żeby bardzo mocno bić Carlottę, zadawać jej rany i mocne ciosy, ale prawda jest taka, że faktycznie jeśli ważył on tyle samo co ona, to mogłoby mu być dosyć ciężko, jeśli w ogóle byłoby to niemożliwe, aby przewiesić jej bezwładne ciało właśnie przez tę gałąź. Po drugie, samo morderstwo przez powieszenie jest niezwykle rzadkie. Stanowi zaledwie 1% wszystkich śmierci przez powieszenie. Zazwyczaj inscenizację samobójstwa przez powieszenie wykonują co najmniej 2 osoby, ponieważ jednej byłoby za trudno to zrobić, no chyba że byłaby bardzo wysoka i bardzo, bardzo silna. Oprócz tego, w przypadku takiego rodzaju śmierci, na ciele powinno pozostać więcej niż u Carlotty śladów obrażeń zadanych tuż przed śmiercią. Kolejna rzecz. Istnieje również taki typ samobójstwa, w którym nie trzeba całkowicie zawisnąć, aby się powiesić i stracić życie. Pamiętacie, że na samym początku od razu śledczy mieli co do tego wątpliwości. Jednak tutaj po zasięgnięciu różnych opinii okazuje się, że według ekspertów również taki typ samobójstwa może mieć miejsce, czyli przy powieszeniu stopy mogą być oparte też o podłoże. Oprócz tego, co chyba najważniejsze, analiza danych z kamer monitoringu zdaje się wykluczać Marka jako sprawcę. O godzinie 3:39 Marco i Carlotta widoczni są na Via dei Vespri Siciliani, ulicy prowadzącej do domu Carlotty. Według ekspertów zatrudnionych przez rodzinę Benusilio o 3:40, czyli minutę później, na monitoringu widać cień, który kieruje się w stronę parku, tego samego, w którym później znaleziono Carlottę. 6 sekund później widać już 2 cienie idące w stronę parku. Natomiast 30 sekund później, nadal według ustaleń eksperta rodziny, wiszące ciało Carlotty przysłania światło ulicznej latarni. Kilkanaście sekund później kamera uwiecznia cień, który wychodzi z parku i oddala się. O 3:42 widać, jak Marco Venturi wychodzi z ulicy dei Vespri Siciliani. Mężczyznę tak naprawdę widać bardzo wyraźnie i dokładnie na tym monitoringu. Tak jak powiedziałam, po raz pierwszy o 3:39 i potem o 3:40 i tylko w okolicy Via dei Vespri Siciliani, czyli w tych momentach widać jego twarz, widać, że to jest na pewno on. Według tego, co twierdzi rodzina, jeśli cień idący do parku to był Marco, to miałby on ledwo 22 sekundy na to, aby zabić i zawiesić Carlottę na drzewie, podczas gdy droga z okolic jej domu do parku zajmuje przynajmniej minutę. Z tego wynika, że mężczyzna, choćby nawet biegł bardzo szybko, nie dałby rady zdążyć w tak krótkim przedziale czasowym dotrzeć do parku, tam pozbawić życia swoją partnerkę i jeszcze upozorować jej samobójstwo. Obrońcy rodziny Carlotty podnosili też, że u kobiety już po śmierci, podczas autopsji, zdiagnozowano bardzo rzadki zespół chorobowy zwany zespołem igla. W skrócie polega on na tym, że wyrostek rylcowaty jest nadmiernie długi, co może powodować między innymi silne bóle w okolicach uszu i migdałków, a także zwapnienie więzadła rylcowo-gnykowego. I właśnie również z powodu zespołu igla śmierć Carlotty przez uduszenie mogła nastąpić w rekordowo krótkim czasie. Ale znów,
nawet jeśli tak faktycznie było i Carlotta umarła bardzo szybko. Tutaj tylko lekka dygresja, pewnie zresztą sami to wiecie, czy z filmów różnych na ten temat, czy nawet czy z literatury, to śmierć człowieka przez uduszenie nie następuje tak bardzo szybko, jak to czasem widzimy w jakichś tam filmach sensacyjnych, czy kryminałach, czy thrillerach, tylko naprawdę zajmuje to dobrych kilka minut i pewnie te minuty wydają się wiecznością dla osoby, która niestety traci w tym momencie życie. Także jest to bardzo bolesna i taka no straszna śmierć. Ale mimo tego, że Carlotta mogła cierpieć na ten zespół i mogła faktycznie umrzeć bardzo, bardzo szybko, to i tak Marco raczej nie zdążyłby dotrzeć do parku, zabić jej i powiesić w ciągu 22 sekund. Co jeszcze? Na ciele Carlotty, tak jak już Wam wspomniałam, nie było żadnych śladów walki. Na szyi żadnych śladów odciśniętych dłoni czy palców. Uznano podczas tych badań za pomocą tego białka specjalnego, że była tam jakaś rana, która mogła powstać przed śmiercią, kiedy kobieta była jeszcze żywa, czyli mogła to być teoretycznie jakaś oznaka tego, że walczyła, że ktoś ją zaatakował. Natomiast jest to niewystarczający dowód na to, żeby stwierdzić, że faktycznie do jej śmierci przyczynił się ktoś trzeci. Oprócz tego, na miejscu odnalezienia ciała Carlotty nie było nic, co można by uznać za ślady jakiejkolwiek walki, ciągnięcia ciała, szarpania się czy czegoś w tym stylu. Nie było też żadnych odcisków stóp na trawie wokół drzewa. Jedna osoba, która przybyła jako jedna z pierwszych na miejsce zdarzenia, jakiś członek personelu medycznego, mówił, że tam nawet było błoto wokół tego drzewa, ponieważ w nocy i nad ranem padało, taki lekki deszcz mżył i tam w tym błocie też nic nie było widać, nic podejrzanego, żadnych odcisków. Również ubrania Carlotty były praktycznie zupełnie czyste, co wydaje się dość nieprawdopodobne w przypadku, gdyby najpierw na przykład była duszona na ziemi czy wleczona po ziemi, a następnie dopiero powieszona. Również szalik, na którym wisiała kobieta, nie miał żadnych śladów, rozerwań, otarć czy jakichkolwiek innych uszkodzeń. Oznacza to, że prawie na pewno nie został on wykorzystany do powieszenia Carlotty w taki sposób, że najpierw byłby przywiązany do jej szyi, a następnie przerzucony przez gałąź i pociągnięty w celu właśnie ustawienia ciała w pozycji pionowej. W czerwcu 2021 roku, a więc bardzo niedawno, prokuratura wystąpiła znowu z wnioskiem, któremu oczywiście sprzeciwiają się obrońcy Marka, a mianowicie z takim, żeby ponownie zanalizować, ale tym razem byłaby to zupełnie inna analiza, histologiczna i histochemiczna, próbki zawierające materiał biologiczny ofiary, ale przy użyciu technik naukowych nieuwzględnionych ani razu wcześniej. Oprócz tego prokuratura wnioskuje o ponowną ocenę wpływu zespołu Igla na śmierć Carlotty oraz o ponowne zbadanie sposobu zawiązania szalika na gałęzi drzewa. Decyzja w tej sprawie miała zapaść 6 lipca, ale nie mam jeszcze żadnych informacji, czy dopuszczono ten wniosek. Jeśli cokolwiek się pojawi, to na pewno dam Wam znać. No i tradycyjnie, na sam koniec, co myślicie o tym wszystkim? Jak już wiecie, bliscy i rodzina Carlotty nie chcą wierzyć w jej samobójstwo. Dziewczyna zaczynała świetlaną karierę w świecie mody. Dzień przed zdarzeniem była pogodna, pełna planów i nadziei. W domu wszystko zostawiła tak, jakby miała zaraz do niego wrócić. Z drugiej jednak strony wiemy, że była pod mocnym wpływem alkoholu. Poza tym cały czas na pewno w jakiś sposób ciążyło nad nią to widmo związku przemocowego, z którego być może pomimo składanych skarg, pomimo wizyt w szpitalu, nie umiała się
sama wyplątać. Carlotta brała też leki przeciwdepresyjne. Czy to możliwe, że tamtej nocy po kłótni z Markiem coś w niej najzwyczajniej w świecie pękło, czara goryczy się przelała i Carlotta, być może nawet z jakimś irracjonalnym zamiarem ukarania swojego partnera, z którym zupełnie się nie dogadywała, postanowiła targnąć się na swoje życie? Wszystko wskazuje na to, że była to dosyć spontaniczna decyzja. To, jak zostawiła swoje mieszkanie, wskazywało na to, że chciała do niego wrócić. Nic tam nie było uporządkowane, nic nie było zostawione w takim stanie, jakby już nikt miał tam nie wracać nigdy. Uważam właśnie, że za morderstwem przemawia mniej okoliczności. Jest jednak oczywiście kilka przesłanek. Na pewno ten dziwny sposób powieszenia ze stopami dotykającymi ziemi, brak jakiegokolwiek przedmiotu, na który Carlotta mogłaby się wspiąć, żeby odebrać sobie życie. Mimo to jednak wydaje mi się, tak jak zresztą stwierdzili eksperci, że faktycznie śmierć przez powieszenie ze stopami dotykającymi ziemi jest oczywiście możliwa, zwłaszcza jeśli Carlotta faktycznie miała ten zespół igla i wystarczyłby moment z pętlą na szyi, oczywiście zaciśniętą dość mocno, żeby się udusiła. Oprócz tego może jednak zdołała wejść na coś, zawiązała szalik na gałęzi, potem odstawiła ten przedmiot gdzieś dalej, żeby nie wzbudzać jakichś tam podejrzeń, a następnie drugi koniec zawiązała sobie wokół szyi i niestety odebrała sobie sama życie. Czy myślicie, że Carlotta zamroczona alkoholem i żalem po kłótni z Markiem mogła chcieć zainscenizować to w ten sposób, aby podejrzenia padły właśnie na niego? Czy mogła go w ten sposób chcieć ukarać za wszystko, co jej zrobił? Czy to jednak zbyt daleko idące przypuszczenia? I tutaj też nie sposób nie wspomnieć o osobach będących w toksycznych związkach. Wszyscy wiemy, że nie zawsze łatwo jest uciec i nie wszyscy to potrafią. Czy macie jakieś doświadczenia w tej kwestii? Mam nadzieję, że nie osobiście, ale jeśli macie jakąś wiedzę, to proszę podzielcie się. Jak uciec i jak to zrobić skutecznie? A tymczasem dzięki za Wasz czas. Mam nadzieję, że opowieść była dla Was interesująca i tradycyjnie do usłyszenia za tydzień. A presto!